Did you know about Hugo? I wanted to tell you, but... You should have. We're talking about my brother, Lucas. I didn't know Magister Baldan would tell you like this. I can't. Let's just keep going. Fine. Dzień dobry, z tej strony Sławem, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z gry A Plague Tale Requiem. Zachęcam do zostawienia subika, lajka i komentarza, jeśli chcielibyście coś zmienić. Każda sugestia z waszej strony jest mile widziana. Zachęcam, naprawdę nie pożałujecie, przynajmniej tak sądzę. I mam nadzieję, że gra wam się podoba, bo mi się gra całkiem przyjemnie. Czasami tylko się wkurzam na sterowanie, ale... Tylko dlatego, że do pada to jestem przyzwyczajony bardzo, bardzo średnio. No cóż, to tak naprawdę tylko mój mały minus. Przez co nie może mi to zaburzać odbioru gry, bo gra naprawdę wygląda coraz lepiej, coraz fajniej, coraz lepiej się gra. Czy nie odważyliby się? To jest, myślę, że temat do poruszenia, że no, oczywiście, żeby się odważyli. Po czemu nie? Po czemu nie? No cóż, coś mi tutaj ćwierka. To chyba dobrze. Dokładnie. To wywożą mnie, czy wrzucają do wody i liczą, że to będzie w porządku? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę. No, a misia może będzie próbować, ale ja raczej nie. Ja raczej będę się starał mordować. Już trochę. Jeśli będę miał jakąś fajną, czystą sytuację, to... To czemu nie? Mamy różne style gry, więc właśnie, w ogóle jak nasze style gry? Dobra, może nie na samym środku. Zaraz sobie to sprawdzimy. Chociaż nie, dobra, tutaj się nic zupełnie nie dzieje. Nasze umiejętności, agresja. No tak średnio, to nasza agresja. To będzie jak będziemy, dobra. Daj korzysta z chemii, więc ma szansę na zachowanie jednego zasobu. Dobra, to będzie spoko. Czyli więcej po prostu trzeba stealthować. Pewnie podbiegać, kontrować ich i wtedy zabijać i tak dalej. To ono będzie boostowało dopiero, tak sądzę przynajmniej. A two-peak symbol, just as in Hugo's dream. I know. The island, the macula waking up, the order. It's too much. Glad to hear you say it. It helps me not to feel alone in this. You're not. I'm here. No dobra. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jest tu jakaś pewna szemrana tajemnica, która pewnie za parę godzin się wyjaśni. Odrobinę nie podobają mi się te zasady. Co do niezabicia nas, ok, ale dalej to będę pertraktował. Biało-czerwony żagiel? Gdzie żagiel widzisz?
Ja nic nie widziałem takiego kolorowego. Aż mi się, no co ty mnie tutaj pchasz tak od tyłu? Aż mi się tak wydaje, że jak zamkną miasto, to już dupa. Dobra, zaraz podjedziemy bliżej, ale musimy tutaj jeszcze pozbierać trochę rzeczy. Letra ważna rzecz. Coś ukrytego? Nie. Powolutku skradanki, chociaż chyba niewymagane. Kontrolne. Z białego. W ogóle możemy przejść, tak. Po co my tak kopnęliśmy? Żeby nikt się nie domyślił, że my tutaj być. O nie, saletra. Dobra, więc teraz tak. Tobie robimy pranka, żebyś skupił się na tym. Ty chyba mógłbyś się skupić na czymś innym. Ale ty nie bardzo chciałbyś tu chyba no, z nami gadać. Mam jeden nóż, więc no... Nie chcesz tam przyjść? Patrz tam cały czas. Wejdę tutaj, tak na wszelki wielki, bo coś mi się wydaje, że tymi schodami byłoby ciężko przejść. Alkohol, no i jakby nie rozumiem do końca. A nie, bo to jest... dobra, nieważne. To jest alchemiczny środek, więc... Ja tutaj walę bokiem. Adamy. Wycofa. Teraz ja sobie po cichutku wjeżdżam na górę. Więc się goń, frejerze, dobra. Wystarczy czasami się odrobinkę nie śpieszyć. Weszliśmy tak samo, jakbyśmy weszli schodami. A mogliśmy ich tak pięknie pozabijać. Teraz mnie zastanawia, co oni w tych wozach wiozą, w tych dzbanach. Robią jedną wielką spiżarnię, żeby więcej szczurów przyciągnąć. Jeśli dobrze rozumiem ten błąd. Go any further, Miss. Lord!
Dobrze, że nie widzicie mojej twarzy, ale było tutaj jedno wielkie what the fuck. Nie, nie, nie. Czyli ja mogę jemu rozkazywać bardzo ładne rzeczy, tak? I Gniferem, ale to jest tam. Dobra. Mamy przejście. Ostrożnie, to było już lata temu. Oni zrobili ścianę? Pojebane. Ale dobra, rozumiem w jakim stopniu. Potem tu tak, klik. Ta. Ale mega jazda. Ładnie, skończy się pewnie tak jak zawsze. Ale ta fala szczurów, która się przelała, to było coś dziwnego. Coś dziwnego i wyglądało jak wyglądało. Ciarka i resztki. Naprawdę, czy ja wykupiłem na pewno dobrą umiejętność? Dzięki narzędziom podróżnym, Amicia może ulepszać swój sprzęt gdziekolwiek bez korzystania ze stołu warsztatowego? Nie. Narzędzia do odzysku pomagają rozkładać słoje, noże i piryt i bełty na resztki, jeśli Amicia nie ma już miejsca. Bełty? Można bełty tutaj mieć? Wygląda bezpieczne. O, prawie nas zżarło. Może i wygląda trochę na bezpieczny, tylko że... Co mamy tutaj zrobić, żeby... A, chyba widzę. I pum... Pum... Dobra, wszystkie się zleciały, więc ja korzystam z tej możliwości. Mamy to. Czekajcie, alkohol. Spójrzmy po prostu tak i już miejmy ten zapas dość pełny. Najwięcej zasobów trzeba ze sobą zabierać. I kolejny checkpoint. Udało się nam, moi drodzy. Jeszcze nie zginęliśmy. Chyba. A może? Nie wiem. They were here. Look at this. Lord, what is all this? A tar workshop. They must use it to seal boat hulls. These mechanisms are still intact. It smells different here. Resin. This is a mixing pool. That barrel up there must be the diluent. We should move on. Oh, okay. Już wiemy, czego będziemy używać. We have resin. It just needs that diluent up there, and we get tar. A pool of tar. That could be our way to that door in the back. That barrel is pretty high, though. We could find a way to reach it. Let's see. These ropes make the platform move. Operators climbed on it with that ladder, behind the grating. Must get over there. Dobra, musimy dostać się tam z powrotem, czyli jakby do tyłu, tak? Wejść do tyłu, tutaj są jakieś drzwi, dokładnie. Zaraz będziemy alchemikować. Dobra, czyli ja tam pewnie przez wszystkie dziury będę musiał to zestrzelić. Żeby otworzyć drzwi pewnie. Też tak dla pewności to sobie jeszcze przelukajmy, że coś się przyciągnie. Na chwilę obecną nie. Dobra. Klasycznie. Let's get to it.
zabierajmy się za to. Nie wiem, czy ja tutaj powinienem być, czy mógł po prostu otworzyć. A to wychodzi chyba. Tak, tak, tak. Tam śmiało sobie biegaj. To potrzeba alkoholu. Tutaj alkoholu i jakiegoś czegoś. No to użyjmy alkohol. Mam jeden dodatkowy alkohol, dobra. Trzy platformy trochę niżej. Ale którą platformę bliżej? A tą platformę bliżej. Śmiało, wskakuj. Medal chcesz? Wracaj do Miz. To alchemikuj. Już? Kolejny zbiornik. A, dobra, muszę się wrócić. Co mi rzucisz? Dobra. Lewy bumper, interakcja. Mam. Te dwie misy? What? Może gdzie? Między te dwie misy. Między które dwie misy? Dobra, czekaj, no to tam sieknę po prostu tam, tak? Dobra, no to rzucę go tu. No, ma duży zasięg bardzo. O, trochę się przypaliłem. Tam. Czy ja właśnie zmarnowałem dwa dzbany? Zmarnowałem dwa dzbany. A jednym z nich jestem ja. Może to i lepiej. Trochę się nawet nie zorientowałem, że szczury na mnie biegną, ale no, to faktycznie czas jest ograniczony. Dawaj. Itch. Idziemy tak. Teraz tak. Szybko tak. Dobra, trochę przypalimy sobie nogi, ale zdarza się. Tutaj nie doleciało, widzę. Zmarnowałem jedno coś już. Jesteśmy. You saved my skin. The tar did. This stuff works miracles. Anyway, thank you. No need for that. Ja mogę tam wskoczyć i zobaczyć, czy nie mogę czegoś zebrać? Wydaje, że coś może być tam ukryte. Chyba, że faktycznie nie będzie nic, bo to jest tylko i wyłącznie droga dla naszego kolegi. Ale z tego, co mnie nauczyło doświadczenie w życiu, ta skrzynka jest właśnie dla nas. Al dobroci. Plus 10 resztek, bardzo ładne. Jarka, elegancko. Opłacało się, bardzo się opłacało tutaj przyjść. No co, biegniemy dalej, no. Tego wyjścia nie mamy. Mamy się. Idziemy w dół, idziemy w dół. Oh, dobra, ważne, że niedużo zmarnowaliśmy. Niedużo zmarnowaliśmy. I checkpoint! U.
Bardzo fajnie. Don't be too sure about that. Listen, Amicia. About Hugo. I was stuck between Magister Feldona and your mother, and I have no excuse. I was wrong. It's just I wasn't prepared. I can't lose him. I can't. We'll do what's right. We will. Nawet na sekundę nie chcę sobie spoilerować zakończenia tej gry, bo obawiam się, że mogę się bardzo zawieść. Chcę to sobie przeżyć prywatnie. Tak warto nie oglądać gameplay, szczerze powiedziawszy, jeśli ma się ochotę zagrać. Tam się zawsze potem wie. Że cały czas mamy jaskra na plecach. Spokojna, nostalgiczna muzyka dobiegła końca, więc zaraz pewnie będzie coś z wojaczką. No bo i nie. What a day. All right, let's see what you do. Nie wiem, co to robi. Mamy to, bo ona ma być tutaj. Hey, who are you? We're just crossing. What you want? I've been stuck here for ages with those rats. I need to get out of here. We have a plan. Do you have access to that footbridge? Yes, but I'll need your help. Już nie. Okej, gość utknął. Dobra, myślę, że gość się wysprzęgli za chwilę i będzie hamem. Ale cóż. Myślę, że kolega nam za dużo nie pomoże, tak sądzę. Nie sikaj, mało lat. My wchodzimy, ten nam tutaj kręci, no przechodzimy dalej. No, dobrze, że chociaż rozkminia temat, że ma taką możliwość. No. Przestań, dobra. Teraz się uda. W dobrej pozycji, alkohol i bol. Dało się. Więc jak będziesz gościu niemiły, to też tak skończysz. Też tak skończysz. Gnoju. Dobra, radnę wszystko, co popadnie, co w rączki wpadnie. Teraz tak, idę tutaj. Wow, kurwa, szczurów jest troszeczkę. Co to się wypaliło już? Nie. Dałem, dobra. Jeszcze jedno miejsce. Kurwa. Dobra, teraz tak, ty tam interakcja. Teraz robimy to w kooperacji, gościu. Udało się. Teraz ty też przestań.
To jest w dobrym położeniu nawet, tak. Y, trzymamy Y. Dobra. Lej się, lej się, lej się. Okej. Okay. Udało się. No to teraz robimy... Może... Większego znaczenia nie ma, ale... To nie mają jak w ogóle przejść, prawda? O nie, niekoniecznie, znaczy nie wiem. Teraz Lukas musi... Dobra, ja mu to podnoszę. Ej, gdzie jest ten Lukas? Lukas jest tam. Nie, jak mam mu to zrobić? Okej. Gość jest jakimś kurwa overmindem troszeczkę. Rozkminił temat, bardzo dobrze. Teraz dawaj, Lukas. Ty lepiej dupę ratuje, nie oczy. Dobra, teraz co? Muszę to zrobić jakoś sensownie, tak, żeby... Nie wiem. On teraz przejdzie? Lukas? Nie. Tak, coś tam sobie przebiegł. Dało mu się, dobra. Dobra, pomogę ci. Niech będzie, ty pomagasz nam. Dałeś dobry pomysł, przeżyjesz. No powinniśmy już iść, ale co, ja mam tutaj... Dobra, chuj z tobą, żyj, pomogłeś nam. Nie zabijaj strażnika w dokach, o proszę. Tam osiągnięcie, że nie jestem killerem. Bardzo dobrze chyba, nie? Nie wydaje przynajmniej. Zobaczmy, co możemy zrobić. Możemy zrobić wszystko. Kolejny słój. Tutaj za mało tematów, tu za mało tematów. Dodatkowe rzeczy w alchemiczne. W misji alchemicznej. O, to chyba, dobra, to już widzę, w co idziemy. Tak naprawdę to połączenie Ignifera będzie dobre. Ze słojem, który może mordować. Ile mamy na liczniku? Mamy 29 minutek na liczniku, moi kochani. Co teraz? Czy to jest dobry moment, żeby zakończyć? Dajmy nam sobie jeszcze 5 minut. To public health matter. You should have left when you still could, Joseph. I am waiting for a client and I always honor my contracts, my friend. Consider your contract cancelled then. The harbor's locked down and you're trespassing. He's our man. Yes, and trouble's coming. We need to move. All right, you know what? I have better places to be. No, you've seen too much. I'm arresting you. Oh, come on. You know what? Piss off! Dobry plan. Joseph, wait! Stay where you are! We're here on behalf of Magister Voldar. We need to leave town. What do you think?
O, będzie nam pomagał, snajper. Podoba mi się, taką kuszę też byśmy mogli mieć, taką małą, ręczną, wiecie o co chodzi. Pierwszy strzał, łeb, dobra, elegancko. O kurwa, śmierć. Co to było, nie wiem. O kurwa, śmierć. Z pomocników kołuszą smołę, następnie ją popal, by się go pozbyć. Wlewaj smołę do dzbanów lub swoje smoły w danej okolicy. Kurwa, no teraz to już jesteśmy zabijaki. Teraz to jesteśmy mordercy doskonali, tak naprawdę. Ja mogę typowi łeb smołą wymazać. Tak, tu jest smoła. Ale czy ja potrzebuję tędy przechodzić? Nie. Mogę wejść normalnie tutaj. Czekajcie, czy ja mogę mu tak elegancko zrobić tak, o? Zakuwamy gościa? Czemu nie? Ale chyba umrę, bo... coś poszło nie tak. Nie no, ja też nie powinienem chyba móc? Nie, dobra. Nie, nie mogę, kurwa, przeszedłem za jakieś niewidzialne granice. Tak, dobra, wyjebało mnie za granicę. No dobra, skoro możemy ich mordować, no to myślę, że jakiegoś dinga im warto zrobić na szybko. I oni się chyba podpalają w jakimś stopniu, albo i nie. Robimy to jeszcze raz. Albo nie. Zrobimy to w następnym odcineczku, żebyśmy mieli więcej czasu na akcję. Z mojej strony to wszystko, zostawiam was z tym odcineczkiem. Mam nadzieję, że wy zostawicie lajka i suba, jeśli podobało wam się to jak gram i jak gramy, i ogólnie zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. A będzie o wiele fajniej. Słowen pozdrawia, cześć.